Witamy serdecznie. Taka krótka konferencja prasowa związana z tym, że Suwalski Klub Sportowy Wigry odwiedził dzisiaj pan prezydent Czesław Rynkiewicz. Przed chwilą odbyło się spotkanie z zespołem, z zawodnikami, ze sztabem szkoleniowym. Pan prezydent dotarł dzisiaj tutaj do naszego klubu z dobrymi informacjami, ponieważ wręczył zawodnikom, trenerom stypendia właśnie pana prezydenta. Ja ze strony klubu chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie, które klub otrzymuje od samorządu. Zawsze możemy liczyć na to, że ta współpraca tutaj między klubem a samorządem układa się dobrze. Chciałbym podkreślić, że no, Wigry to Suwałki. Gramy dla naszego miasta, dla jego mieszkańców. Reprezentujemy nasze miasto. Ostatnie wyniki naszego zespołu, 3 zwycięstwa z rzędu. Myślę, że dają też pewną satysfakcję właśnie mieszkańcom naszego miasta. Pan prezydent też wyraził swoje zadowolenie z ostatnich meczy. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić wielkie podziękowania klubu dla samorządu. Szanowni Państwo, to jest zadanie samorządu, żeby wspierać działalność sportową. Czasami, wiecie, dyskusja dotyczy pewnych rzeczy, jak chociażby, czy powinniśmy jako samorząd wspierać tą działalność sportową profesjonalną, czy to raczej kierunek powinien być inny, sport dzieci, młodzieży. Dyskusje trwają, ja stoję na stanowisku, że i jedno i drugie trzeba wspierać. Oczywiście w odpowiedni sposób, na tyle, na ile są możliwości finansowe, budżetowe. Piłka nożna była, jest i będzie w Suwałkach na wysokim poziomie. W ostatnich latach Wigry Suwałki no, odnoszą sukcesy i ten początek tego sezonu jest, zapowiada się też bardzo fajnie, że to jest drużyna, która na pewno co najmniej powalczy o utrzymanie w pierwszej lidze. Jesteśmy na trzecim miejscu po dotychczasowych rozgrywkach, tych meczach i to cieszy bardzo, że ta praca, ten wysiłek i działaczy klubu sportowego i całego środowiska, trenerów, i również sponsorów, że przynosi takie fajne efekty, bo to jest również grupa dość liczna naszych kibiców suwalskich, a futbolem interesuje się naprawdę masa osób i kibicuje nam też. I również jak mamy sukcesy, to komentują te sukcesy, nawet i do mnie pojawiają się takie fajne głosy na ten temat, jak Wigry wygrywają, gdzieś tam jestem w Polsce. To osoby, które oczywiście futbolem interesują się. No i oczywiście mamy odpowiednie rozwiązania dotyczące finansowania sportu. Przyjęte one były ostatnio poprzez taką korektę dotyczącą i stypendiów tych specjalnych i dotacji. No i teraz dzisiaj wdrożyliśmy tą uchwałę Rady Miejskiej i te stypendia trafiły i do zawodników, i do trenerów. I w tych granicach, w których mamy oczywiście to nasze prawo lokalne, będziemy chcieli je realizować. Tutaj oczywiście jak są dobre wyniki sportowe, to aż jest miło, sympatycznie, że pomaga gorzej, jak wychodzi coś nie tak. No ale to jest tylko sport. I tutaj samorząd wspiera i wspierać będzie. Również piłkę nożną, również Wigry Suwałki. Mamy tych sukcesów co niemiara w różnych dyscyplinach sportowych. Fajnie nam się tutaj rozwinęła i piłka siatkowa, ale i w lekkiej atletyce mamy sukcesy i w pływaniu. I naprawdę tego jest bardzo dużo i tylko to odpowiednio poukładać musimy, no i szukać środków finansowych na tą działalność sportową, bo nie ukrywam, sytuacja budżetowa naszego miasta jest taka, jaka jest. Jesteśmy w tej chwili, zabieramy się, początek września to zawsze pracę rozpoczynamy nad budżetem na przyszły rok. Ten budżet taki sobie wygląda na dzień dzisiejszy.
nie będzie rewelacji z racji nowych jakichś takich obciążeń naszego miasta z takimi wydatkami, które no, gdzieś tam wychodzą, wydatkami bieżącymi, bo dotacje, subwencje, które otrzymujemy z państwa, nie zawsze pokrywają te nasze zadanie, które musimy wykonać. Cieszę się również z tego powodu, że udało nam się w tym roku wykonać już pewną inwestycję, bo też martwiliśmy się, czy będziemy mogli rozgrywać te mecze na stadionie tutaj, w tym piłkarskim, bo z uwagi na zbyt słabe oświetlenie, ale jesteśmy już po tej inwestycji, w kwietniu została zakończona i tych luksów nam wystarczy nawet na ekstraklasę. Natomiast przed nami kolejna inwestycja, tutaj rzędu tam pewnie milion przekroczy, bo tam brakuje środków finansowych i oświetlenie, i ogrodzenie, i tam trybuny, to mówię o płytach tych treningowych, bocznych, jednej płycie. No ale po raz trzeci ogłosiliśmy przetarg, będziemy rozstrzygali ten przetarg teraz, bo już nie ma czasu po prostu. Mimo tego, że te kwoty czasami są bardzo wysokie w stosunku do tych naszych kosztorysów, założeń, no ale już to, do tego się powoli przyzwyczajamy. Natomiast no, ten niedobór w jakiś sposób musimy pokrywać. Także warunki będą również lepsze do gry w piłkę nożną na tych płytach bocznych, treningowych. Pewnie chciałby się jeszcze więcej, bo tutaj jest do zrobienia bardzo dużo w tym całym kompleksie sportowym. Mam nadzieję, że ten obiekt z boku budowany, który się powinien zakończyć w październiku i powinien być odbiór w październiku, że też będzie służył drużynie Wigier Suwałki, bo to nie jest tylko inwestycja realizowana z myślą o piłce siatkowej. To również chciałbym, żeby te dwa kluby sportowe były tu gospodarzami w tym całym kompleksie. Takie są założenia. Także cieszę się, że miasto Suwałki stać na wspieranie właśnie Wigier i myślę, że poradzimy sobie z tym tematem nie tylko w tym roku, ale i w przyszłym roku, pomimo tych różnych problemów i trudności, które gdzieś tam rysują się na dalekim horyzoncie.